Na początku przedstawimy część organizacyjną, która pojawi się tylko w tym i drugim module. W skrajnie prawej części strony znajduje się sekcja części tego modułu. W sekcji tej możesz przełączać się pomiędzy poszczególnymi fragmentami modułu. Sekcja Pozostały czas dostępności modułu informuje o tym, ile czasu dany moduł będzie dostępny. Czas ten upływa tylko w trakcie odtwarzania wideo. Dotyczy to także pauzowania. Pod odtwarzaczem w sekcji Wybierz moduł szkoleniowy masz możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy modułami szkolenia. Do każdego z modułów dostępne są dodatkowe materiały. W każdym module w sekcji Materiały do pobrania możesz sprawdzić, jakie materiały są dostępne dla tego właśnie modułu. Po wykorzystaniu połowy czasu szkolenia możesz rozwiązać test. Po uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi dostępny jest do pobrania certyfikat. Dostęp do testów i certyfikatów możesz uzyskać z górnego menu. W module drugim zajmiemy się tworzeniem naszej pierwszej aplikacji w JSF. Oczywiście przy okazji omówimy podstawowy schemat konfiguracji aplikacji JSF, ponieważ sama jej treść nie będzie bardzo skomplikowana. Skupimy się na strukturze aplikacji, a także na minimalnej, niezbędnej treści, jaka musi pojawić się w plikach konfiguracyjnych. W przypadku środowiska Eclipse Indigo, którym posługujemy się w ramach tego szkolenia, jest to oczywiście środowisko bezpłatne, w wersji dla platformy Java Enterprise Edition istnieje standardowo wbudowana obsługa projektu Java Server Faces 2.0. Dzięki temu, tworząc projekt, nie musimy zastanawiać się, w którym miejscu znajdzie się plik konfiguracyjny, tudzież jaka jest jego minimalna treść. Jest to przydatne zwłaszcza na początku edukacji w ramach technologii JSF, ponieważ później i tak ta wiedza mimochodem, siłą rzeczy się pojawia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką konfigurację zastosować również do zwykłego projektu aplikacji webowej Java IE. Przy tworzeniu projektu należy podać właśnie standardową implementację JSF, ponieważ to, że korzystamy ze standardu JSF, jeszcze nie oznacza, z której implementacji chcemy korzystać. Domyślnie Eclipse udostępnia dwie, Mojarra i MyFaces. Tutaj warto zauważyć, że Mojarra składa się z dwóch plików jar. Z API, czyli z publicznego opisu, można powiedzieć, biblioteki, z tego, z czego będziemy korzystać w ramach tworzenia aplikacji JSF i z wewnętrznej implementacji, która tak naprawdę niespecjalnie powinna nas interesować. Bardzo dużą rolę w przypadku aplikacji JSF pełni plik faces.config.xml. Znajduje się on w podkatalogu webinf aplikacji. Zawiera on ustawienia specyficzne dla aplikacji JSF, począwszy od konfiguracji ziaren zarządzanych, przez regułę nawigacji, znaczniki związane z obsługą zdarzeń i wiele, wiele innych. Nie można jednakże zapomnieć, że w ramach ogólnej tendencji odchodzenia od plików XML, w zasadzie w ramach całej platformy Java IE, bardzo dużą część funkcjonalności, którą właśnie określało się w pliku XML, można także zadeklarować przy użyciu adnotacji. Z drugiej jednak strony, liczba istniejących rozwiązań tworzonych przy użyciu Java IE jest tak olbrzymia, że trzeba mieć wiedzę właśnie na temat plików XML, bo przecież programista musi nie tylko umieć tworzyć aplikacje, ale także zarządzać, konserwować te już istniejące, czasem od wielu lat. Kolejnym bardzo ważnym plikiem konfiguracyjnym
oczywiście w kontekście wszystkich aplikacji webowych Java IE, jest plik web.xml, który również mieści się w katalogu webinf. Warto jednak zauważyć, że mimo konieczności dodania pewnej ilości kodu, tak aby aplikacja JSF funkcjonowała prawidłowo, w związku z tym konieczne jest na przykład określenie servletu, wskazanie na servlet należący do biblioteki JSF, a także odpowiednie wskazanie adresów, które właśnie ów servlet będą wykorzystywać, to w tym pliku poza tą podstawową konfiguracją rzadko będzie się coś działo. Niemal wszystkie ustawienia specyficzne dla JSF będą umieszczane w pliku faces.config. Podsumujmy więc, co musi wejść w skład takiej podstawowej absolutnie aplikacji JSF. Są to pliki konfiguracyjne web.xml, faces.config.xml, a także archiwa jar. Tutaj w standardzie jest to API implementacja, no ale nie jest to absolutne ograniczenie. Oczywiście w takiej aplikacji muszą się również znaleźć widoki, czyli pliki szablonów tworzone albo w technologii Faceless, albo w JSP, a także ziarna zarządzane, które zajmują się różnymi elementami aplikacji, od logiki biznesowej przez wspieranie widoku, po wykonywanie, wskazywanie pewnych informacji dla kontrolera, czyli dla głównego serwletu. No i oczywiście w takiej aplikacji JSF musi się również znaleźć na ogół wsparcie dla baz danych w tej czy innej postaci. No, nie można także zapominać, że JSF może również, no, często występuje w pełnych aplikacjach biznesowych standardu Java IE, uruchamianych w pełnym kontenerze aplikacji, gdzie mogą pojawić się oczywiście Enterprise Java Beans. Teraz przejdziemy do środowiska informatycznego, aby w praktyce zastosować zdobytą przed chwilą wiedzę. W module drugim zajmiemy się utworzeniem schematu aplikacji Java Server Faces. Jednocześnie, aby jak najlepiej przyswoić treści przedstawiane w tym szkoleniu, rozpoczniemy tworzenie projektu, którego różne aspekty będziemy opracowywali na przestrzeni kolejnych modułów aż do końca szkolenia, do modułu poświęconego technologii Ajax. W tym module zajmiemy się oczywiście przygotowaniem projektu i skonfigurowaniem go w taki sposób, aby dalsze prace poświęcone kolejnym aspektom przebiegały bez problemu. Jak widać, w ramach środowiska Eclipse dysponuję w tej chwili serwerem Apache Tomcat. Jednak jeśli nie dysponujesz takim serwerem w związku z jakimiś przeszłymi pracami, zawsze możesz w widoku Servers dodać taki serwer, wywołując menu kontekstowe, opcję New Server, następnie z rozwijanej listy Apache Tomcat wersja 7, tudzież jeśli korzystasz z innej, to możesz zaznaczyć inną, jednak my w szkoleniu będziemy tutaj stosować się do wersji 7. Możesz także dodać instancję serwera Apache Tomcat, w związku z czym konieczne jest podanie lokalizacji instalacji Tomcata. No, następnie można skonfigurować aplikację, no w tym przypadku aplikacji jeszcze nie ma. Dysponujemy więc przygotowanym serwerem, tak więc można przystąpić do przygotowania, do utworzenia projektu. Teraz możemy tworzyć aplikację. W tym celu z menu File wybieramy opcję New, Dynamic Web Project. Jeśli taka opcja nie jest widoczna, to zawsze można skorzystać z kreatora Other i tutaj z poziomu gałęzi Web również
można wybrać taką samą opcję Dynamic Web Project. Oczywiście opcja ta, Dynamic Web Project, pozwala na utworzenie projektu aplikacji webowej zgodnej po prostu ze standardem Java Enterprise Edition. To jednak troszkę za mało. My chcemy utworzyć aplikację JSF. W związku z tym, oczywiście po wprowadzeniu nazwy, którą bardzo oryginalnie wybrałem na sklep, możemy wybrać konfigurację i tutaj w domyślnej instalacji środowiska Java i Eclipse dla Java II pojawia się taka oto opcja Java Server Faces Project. Pozostałe opcje mogą pozostać domyślne. Zamierzamy korzystać z Tomcata z wersji 3.0 modułu web i nie chcemy w żaden sposób wiązać tego projektu z aplikacją biznesową, z pełną aplikacją standardu Java Enterprise Edition. Klikamy więc Next. Domyślne opcje można zostawić. Są one powszechnie przyjęte w środowisku Eclipse. Tutaj bardzo ważna rzecz. Generujemy od razu deskryptor wdrożenia WebXML. Pozostałe elementy również zostawiamy bez zmian. I wreszcie dochodzimy do momentu, w którym pojawiają się rzeczy najciekawsze. Ustawienia JSF. W tym przypadku, jak widać, zostały wyświetlone różne biblioteki, które są dostępne akurat w moim środowisku. Jednak największe znaczenie ma właśnie opcja JSF 2.0. Jeśli w swojej wersji środowiska Eclipse nie dysponujesz pobraną implementacją standardu JSF, jak widać, ja mam tutaj zaznaczoną standardową implementację Mojarra, to konieczne jest pobranie biblioteki. A jak widać, Eclipse standardowo jest w stanie pobrać zarówno tą standardową implementację Mojarra, jak również wersję implementacji MyFaces opracowaną przez Apache. Nie będziemy w naszej aplikacji korzystać z Hibernate'a ani z Rich Faces'ów. Rich Faces, przypominam, że stanowi bibliotekę rozszerzającą możliwości JSF, no ale także własną implementację. Dlatego możemy teraz przejść do pozostałych opcji, które dotyczą technologii JSF. Spójrzmy. Przede wszystkim musimy określić ścieżkę pliku konfiguracyjnego faces.config. Jest to bardzo istotny plik, bowiem to właśnie tam można deklarować różnego rodzaju ustawienia i na przestrzeni modułów będą w nim pojawiać się różne ciekawe informacje. Oczywiście kluczowe znaczenie dla działania technologii JSF ma Faces Servlet, czyli servlet, którego działanie polega na sterowaniu całą aplikacją, na pełnieniu funkcji kontrolera, ale nie tylko. Oczywiście nazwy klasy tego servletu nie ma co zmieniać, natomiast bardzo ważną rolę pełni wzorzec URL. Domyślna wartość stosowana tutaj to /faces/gwiazdka, czyli wszystkie adresy URL, które pasują do to oczywiście od przestrzeni zaczynającej się od słowa faces. Natomiast my nie będziemy korzystać z takiego rozwiązania, tylko będziemy mapować wszystkie pliki o rozszerzeniu XHTML. Powiem właśnie w takim języku, będziemy deklarować nasze szablony interfejsu. Teraz, kiedy wszystkie te ustawienia mamy już, można powiedzieć, dograne, możemy kliknąć przycisk Finish. Krótka chwila i jak widać, nasz projekt powstał. Eclipse w bardzo wygodny sposób pozwala na wdrożenie projektu na serwer. Aby to uczynić, wystarczy przeciągnąć projekt i jako cel wskazać serwer. W momencie, w którym pojawi się napis Synchronized,
będziemy mieli pewność, że projekt został umieszczony prawidłowo. Czasami może się tutaj również pojawić słowo republish i w takiej sytuacji trzeba wybrać opcję publish z menu kontekstowego serwera. Oczywiście w tym momencie serwer jest zatrzymany, ponieważ jeszcze nie mamy czego uruchamiać w naszej aplikacji. W tym module zajmiemy się jeszcze jedną istotną kwestią z racji przygotowawczego charakteru w tym module opisanego. Otóż w ramach naszej aplikacji będziemy korzystać z rozmaitych klas ENCI, które będą reprezentowały różne obiekty wykorzystywane w aplikacji. Ze względu na fakt, że tworzymy sklep, będziemy posługiwać się następującymi obiektami. Będą kategorie, w ramach których będą znajdowały się różne produkty. Oczywiście każdy produkt będzie mógł być wybrany przez użytkownika i dodany do zamówienia. Aby odróżnić same informacje o produktach widoczne w ramach sklepu od elementów zamówienia, będzie także potrzebna encja składnik. Wszystko to będzie dobrze widoczne i jasne po utworzeniu przez nas klas. I mimo, że kodu klas jest całkiem sporo, to jak się szybko okaże, tak naprawdę dzięki mechanizmom wbudowanym w Eclipse większość kodu powstanie automatycznie. W ramach tego szkolenia nie będziemy implementować żadnej bazy danych, obsługi żadnej bazy danych przy użyciu JDBC tudzież JPA. Niemniej nie oznacza to, że własnoręczna implementacja będzie skomplikowana. Wyodrębnimy bowiem wszystkie operacje na danych do jednej klasy i w razie czego, jeśli zechcesz zaimplementować własnoręcznie obsługę bazy danych tej aplikacji, to sprowadzi się ona do zmian wprowadzonych w jednej klasie. Przejdziemy teraz do utworzenia klas ENCI. Zaczniemy od klasy kategoria. I zaraz sam przekonasz się, że wygenerowanie kodu znacząco skraca proces tworzenia takiej klasy. Kategoria zawiera jedynie identyfikator i nazwę. I to by było na tyle właściwie, jeśli chodzi o to, co musimy napisać sami. Najpierw wygenerujemy metody dostępu, czyli akcesory. Następnie utworzymy konstruktor, który zawiera definicję pull. No, teraz jeszcze, aby nasze klasy spełniały konwencję JavaBean, dodamy konstruktor bezparametrowy. Zwróćmy bowiem uwagę, że w momencie powstania deklaracji konstruktora parametrycznego kompilator nie doda własnoręcznie takiego oto konstruktora domyślnego. A jest on niezbędny, aby klasy mogły być tworzone, obiekty tych klas, później przez JSF. I na zakończenie, aby można było odróżniać od siebie obiekty tych klas, implementacja metod hashCode i equals w oparciu o identyfikator. W ten sposób, zwróćmy uwagę, raptem deklaracja dwóch pól i dopisanie jednego małego konstruktora dały nam całkiem skomplikowaną klasę. Teraz czas na klasę produkt, która oczywiście będzie powiązana z klasą kategoria. Musimy więc jedynie określić informacje, które chcemy w ramach produktu otrzymywać. Mamy więc uniwersalny identyfikator. Mamy oczywiście nazwę produktu, ale mamy także cenę. Tutaj warto zwrócić uwagę, że dla ceny stosuję typ Big Decimal. A to z uwagi na to, że jest to typ, który pozwala na dokładne operacje na liczbach
rzeczywistych, a jak wiemy, operowanie na cenach, czy no, ogólnie rzecz biorąc, wszelkich danych związanych z przechowywaniem bądź przetwarzaniem pieniędzy, nie powinno być realizowane przy użyciu liczb zmiennoprzecinkowych, liczb typu float czy double, bo zawsze mogą nastąpić pewne przekłamania. Oczywiście warto również mieć na stanie ilość produktu. Jest to bardziej opcja do wykorzystania przy tworzeniu na przykład panelu administratora. No i oczywiście odwołanie do kategorii i opis produktu. No, oczywiście jeszcze, żeby zakończyć pracę, utworzymy sobie bezparametrowy konstruktor i teraz możemy wykonać wszystkie operacje, które są konieczne. Zwróćmy uwagę, że przy generowaniu metod hashCode equals należy korzystać jedynie z tych wartości, które faktycznie identyfikują nasz produkt. Oczywiście można dodać też pozostałe, ale nie jest to konieczne. I to by było na tyle, jeśli chodzi o produkt. Relacja między kategorią a produktem, mam nadzieję, wydaje się zrozumiała. Trudno wyobrazić sobie sklep bez użytkownika. Jednak tutaj, w przypadku tego sklepu, tej aplikacji, skorzystamy z faktu, że istnieją sklepy, w których rejestracja użytkownika jest niekonieczna, a wręcz, można powiedzieć, nie istnieje. Takie rozwiązanie przyjmiemy z uwagi na fakt, że uwierzytelnianie i cały proces zapewniania bezpieczeństwa, zapewniania właśnie uwierzytelniania autoryzacji również, jest procesem bardzo silnie związanym nie tyle z aplikacjami JSF, co właśnie z aplikacjami Java II w ogólności. I niewątpliwie takie informacje można znaleźć w materiałach poświęconych właśnie Javie II, bo tak naprawdę nie mają one bezpośrednio związku z JSF-em. Tymczasem w tym przypadku no, chcielibyśmy niewątpliwie skupić się właśnie na technologii JSF, dlatego założymy, że każdy użytkownik będzie po prostu podawał dane przy kończeniu zamówienia i w ten sposób będziemy mieli z jednej strony potrzebne informacje, a z drugiej nie będziemy przejmować się kwestią uwierzytelnienia. I do tego sprowadzamy użytkownika. Każdy użytkownik dysponuje, można powiedzieć, zamówieniem. Oczywiście w tym przypadku tego modelu zastosowanego z użytkownikami tak naprawdę jedno zamówienie będzie odpowiadać jednemu użytkownikowi. Ale oczywiście taki model można rozszerzyć właśnie o później własnoręczne uwierzytelnianie aplikacji Java II. Dlatego też w zamówieniu skupimy się przede wszystkim na tym, co je charakteryzuje. Przede wszystkim data, ale także, a może nawet kwestia najważniejsza, to klasa, której jeszcze przez chwilę nie będzie, a mianowicie składniki. Oczywiście tutaj będziemy korzystać z listy generycznej. Natomiast wychodzi o to, że klasę składnik utworzymy za chwilę. Mamy więc do dyspozycji ID, datę i składniki. Do tego możemy dodać powiązanie z użytkownikiem. Teraz standardowe operacje. W tym przypadku nie będziemy tworzyć konstruktora z odpowiednią liczbą parametrów, ponieważ nie będzie on nam do niczego potrzebny. Tak więc taka prosta konstrukcja wystarczy. No i wreszcie, aby naprawić błąd i zakończyć pracę nad
hotelem, dodajemy składnik zamówienia. A w składniku mamy do dyspozycji niepotrzebne, jest nam ID przede wszystkim, może od tego warto zacząć, ponieważ jest to taka klasa i obiekty tej klasy będą pełniły rodzaj łączników pomiędzy zamówieniem a produktami. Dlatego ID nie jest potrzebny. Ale konieczna jest przede wszystkim ilość danego produktu, jego konkretna cena, bo oczywiście w sklepie można sobie wyobrazić obecność jakichś rabatów. Nie można w związku z tym polegać na cenie zawartej w produkcie. No i oczywiście odwołania do samego produktu i do zamówienia. Tutaj warto zauważyć, że tworzymy te metody, te klasy w taki sposób, aby no właśnie dobrze odzwierciedlić strukturę, strukturę, która byłaby niezbędna w aplikacjach wykorzystujących technologię JPA. W tej metodzie warto zwrócić uwagę, że nie mamy ID, więc tą część odpowiedzialną za identyfikację pełni produkt i zamówienie, bowiem nie mogą istnieć dwa obiekty, dwa składniki, które będą miały takie same produkty, takie samo zamówienie, a różne ilości. I w tym momencie jeszcze tylko konstruktor w obu wariantach. I tak naprawdę na tym kończy się przygotowanie klas ENCI. Oczywiście będziemy musieli pewną część czasu poświęcić na przygotowanie metod dostępu, ale to tym zajmiemy się już w module 4. Na razie możemy cieszyć się naszymi klasami ENCI. Trzeba przyznać, że poszło nam całkiem szybko jak na ilość powstałego kodu, ale dla odmiany już za chwilę w drugim, kolejnym, trzecim module już zajmiemy się zgoła odmienną kwestią, odmienną zupełnie warstwą, aspektem naszej aplikacji, a mianowicie będziemy tworzyć widoki z użyciem już mechanizmów JSF-owych.